Karol, ponieważ dzisiaj wzmacniamy kości w naszym odcinku, trzy produkty proszę cię, żebyś znalazł w ekologicznym sklepie bogate w wapń. W kości. Tak, a ty i czy wiesz, po czym poznać w ogóle produkty ekologiczne? Oczywiście, że nie wiem. No to spróbuj się rozejrzeć, albo trafisz, albo nie, a potem ci wytłumaczymy. Dobra. Ekologiczne, ekologiczne. Więc tak, ja się przelecę, bo ja zawsze od owoców zaczynam. Małyż jadł i wygrywał. Póki nikt nie widzi, to ja sobie wezmę daktyla. Bardzo dobre do piwa. Oliwa z dyni. To chyba... Nie wiem, czy to się płaci, czy nie. Chyba nie. Nikt nie widzi, to inne to wylewać. Karol, czy jesteś gotowy? Tak, już to tutaj oglądam coś. Ale... Jeszcze coś dobierasz? No miały być trzy produkty, a tutaj cały koszyk. Właśnie, co my tu mamy? Przypominam, że Karol miał znaleźć produkty bogate w wapnie, że dzisiaj mówimy o kościach, wzmacniamy tak jest. Kości. Proszę bardzo. Jestem king of shopping, nie wiem, czy wiesz. To się okaże. King of shopping, ja jestem specjalistą od robienia zakupów. Zacząłem od pieczywa, które w ogóle nic wspólnego nie ma. Chyba z tym, o czym mówimy. No miałoby, gdyby miało mak, ale ponieważ nie ma maku, no ale to jest co? Żytni. To co ma, czy nie ma? Troszeczkę ma wapnia, ale to nie jest główne źródło wapnia, tak? No, czyli tak troszeczkę, taki no, dobrze, jeszcze, no dobra, nie, nie, nie. Nie ale chleba, tak? Nie, nie, możesz jeść, tylko mówimy o produktach bogatych w wapń na kości. Mam świeże jaja, 10 sztuk. W żółtku jaja jest wapń. Tak. Ale no ja myślałem o tym, że zjem razem ze skorupką. A, no słuchaj, ale jaja, ale zgadłeś, ale zgadłeś. No oczywiście, tak, musi być. Wziąłem sobie serek, z tym, że od razu mówię, że chudy. Jak najbardziej. Wziąłem jogurt bio, taki, bardzo dobry wybór. Ale bez żadnych dodatków niczego. Bardzo dobry wybór, taki, tak. Świetnie, świetnie. I tu jest właśnie taki znaczek też, który również pokazuje nam, że to jest produkt ekologiczny. Jak zielone produkt, tak? Co jest źródłem wapnia największym? Przede wszystkim mleko i produkty mleczne, też ryby, które jadamy z ośćmi, czyli te wszystkie takie w puszeczkach. Jednak one mają też dużo fosforu, więc lepiej tutaj stawiać, jeżeli chodzi o źródło wapnia, na mleko, na produkty mleczne, na kefiry, na maślanki, na jogurty. Jak często trzeba jeść produkty bogate w wapń, żeby mieć zdrowe kości? Jedna szklanka 250 ml to jest około 1/3 zapotrzebowania na wapń, czyli na przykład 3 szklanki, albo może być szklanka mleka, szklanka jogurtu i plasterek żółtego sera. To pokrywa zapotrzebowanie na wapń. A jeśli są niedobory wapnia, to co? Co się dzieje z naszym organizmem? No to wtedy mamy kości podatne na złamania, niestety na urazy, więc osteoporoza. Jednak należy tak. No dobra, mamy produkty bogate w wapnie, a teraz zapraszam cię do kuchni, zobaczymy, czy potrafisz coś z tego ugotować. No na pewno, ja no, jestem, damy radę, prawda? Jestem mistrzem w zakupach, bo zawsze robię zakupy, a co do gotowania to ty jesteś off shopping, a ja jestem off cooking. O.